Od czasu, kiedy wymyślono samochód, minęło ponad 100 lat. Kierowcy przez ten czas nabrali rutyny jazdy, nauczyli się jeździć, samochody stały się coraz szybsze. I to właśnie zachowania kierowców, nie samochodów, kierowców, bo to nie samochód się zachowuje na drodze, tylko kierowca, wymusiły na drogowcach stosowanie inżynierskich rozwiązań zabezpieczających. Niektóre z tych urządzeń ratują życie wielu kierowcom. Bardzo burzliwie została przyjęta taka audycja na temat jerseyów, tych sztywnych, betonowych. Znaleziono wiele mankamentów tego. Doszukiwano się, łącznie z tym, że 25 lat, jeśli mają, to do muzeum, że można by tam zrobić zamiast tej bariery trawniczek i sprężystą barierę. No rzeczywiście tak. Proszę Państwa, ta bariera betonowa, ja nie to, że będę jej bronił, ja będę bronił tych, którzy z niej skorzystali. Ratuje życie. Bariera sprężysta odwróci samochód, zaczepi auto. Przy barierze jerseyowej ono się ślizgnie. A teoria specjalistów od wypadków jest taka, że jeżeli dochodzi do zdarzenia, to niechby auta zachowały kierunek, w którym wszyscy jadą. Bo jeżeli auto zaczyna już wirować na drodze, robi się karambol. Jeżeli nie ma rozdziału ruchu, auta, które wypadają z jezdni z przeciwnego kierunku, kumulują tę prędkość między sobą. Zarówno ulica Wieliska, jak i Kamieńskiego to były ulice, na których do tych wypadków czołowo-bocznych dochodziło bardzo często. I dlatego tam powstały te jerseye. Fakt, że nie są one ładne, fakt, że mogą one psuć pejzaż tej drogi, ale one mają tam nie być ładne, one mają być skuteczne, one mają bronić ludzkiego życia. Więc spokojnie patrzmy na te rozwiązania drogowe i na te inżynierskie poczynania, które właśnie mają wymusić na kierowcach zachowania, których czasem kierowca sam na sobie nie jest w stanie wymusić. A co do tego, że te ulice się korkują, to rzeczywiście w korku też może komuś się zachcieć na przykład zatoczką autobusową lub pasem do skrętu w prawo ominąć jakiś korek i być cwańszym z przodu. Zdarza się, bo kierowcy to potrafią zrobić. Ale te drogi stają się również niebezpieczne przez prędkość wtedy, kiedy ruch zamiera. Może ci, którzy nie jeżdżą nocami, nie widzą tego, nie zorientowali się, że samochody niektóre na tych ulicach w nocy przy pustym, tym zachęcającym pejzażu tej drogi osiągają niebywałe prędkości, jak na miasto niebywałe. Także patrzmy na te rozwiązania inżynierskie na drodze, które służyć mają bezpieczeństwu, z wyrozumiałością i miejmy świadomość, że te rozwiązania wymusili kierowcy swoim zachowaniem. Niestety nie wszyscy potrafią myśleć o bezpieczeństwie na drodze w sposób taki, którego nie trzeba korygować właśnie rozwiązaniami inżynierskimi wymuszającymi zachowanie.